Panie i panowie, Agro Show Bednary 2022. Ogólnie my już wracamy, no ale co? Zapraszamy do oglądania. Zobaczymy, jak to wyszło, nie? Mięciu, zapraszasz do oglądania? O czym mówisz? Siema górale, w ogóle, ogólnie cała Polska. Na razie. Już je przeklinam, no. Agrokojot prezentuje. Yeah.
playing music, it's alright. And love is in the air, and love is what we share. So party people, it is time that we go crazy. And everybody's jumping up and down crazy. So come on, come on, we're going crazy. And everybody's jumping up and down crazy. So come on, come on, yeah. Telefony nie odbiera, no. Policja, będzie pan dmuchać. Kurwa, to dzwoni do chuja. Zanim go wygrzewałem z kurtki, kurwa, to... Wietek. Co? Jedziemy na Poznań. Co? Ogarniesz się szybko? Jak na Poznań? No, na targi, na bednary. To jak mam się ogarnąć? No nie wiem, koszula, ładne dziewczyny tam będą, wiesz. Kurwa. Naprawdę ci mówię, no. Czym jedziecie? No, samochodem. Kurwa. Jedziesz czy nie? No, no bo jedziemy, no się pytam, poważnie, no. No kurwa, ogarnij się. No to ogarnij się tak szybko, żebyś pachnący był, nie? No że to golić się? Ja pierdolę. No nie wiem, to ubieraj się w czyste ciuchy, jedziemy, no. Kurwa, muszę poszukać czystych ciuchów. Mianciu, my czekamy na parkingu. Mianciu. To rumka krążowa. Rumka, ty. Co? Po co ci ta siatka? Na bednary to z bednarką miałem. Ty wiecie, od tym jedziemy. Kurwa! Na bednary to z bednarką jadę. No mówię, Mieciu, ja do ciebie dzwonię wczoraj, dzwonię dzisiaj, kurde, a ty nie słyszysz. Słyszę, że tego, moje kurtkę miałem z drugiej strony, za szafą. Za szafą kurtkę. No, zatem tego doszło, to się rozłączyło, mówię. No, kurwa, ja mówię, Tomek mówił w niedzielę, bo co on znowu chce w niedzielę, mówię, kurwa. No dobra, lecimy. Mieliśmy jechać przez A2, ale jedziemy sobie przez Choszczno, Wronki Szamotuły, 220 km. Mieciu, kawałek trasy mamy. Po drodze... Choszcznie byłem w kryminale. A, w Choszcznie byłeś w kryminale. Dokładnie. I tam ile się ten garowało? 7 miesięcy chyba. A tam ciągnikiem nie jeździłeś? Nie, nie, tylko w Stary Bornek, koło Koszalina. Jak to było, jak wychodziłeś? Co? Ze Starego Bornego? Naczelnik się mnie pyta, panie, jak to będzie traktorem jeździł? Ja mówię, jak będzie trzeba, to wrócę. Bo tak było, no. Tam nie było komu traktorem jeździć. A mnie ci mówi, jak będzie trzeba, to wrócę. No dobra. Miejscowość Krąpiel. Jedziemy. Szybki postój w Choszcznie. Zjemy małe co nieco, nie? Wypijemy kawkę. Jedziemy dalej, nie? Mieciu ma swoją kawę. Utwalacza mam. Na bednarku, mówiłem. Tradycja? Tak, jest, obowiązkowo. Ja już widzę, że ty tutaj nas zaczynasz poganiać. Batem go, do kudu mówisz. Karawana zbuduje, ma go wyprzedzić, tak? Tak, obowiązkowo. A czemu ty godzinę ciągnikiem z pola wracałeś ostatnio? Bo kurwa ślepy byłem. Ja już się martwiłem, Julita mi pisze, nie ma cię, nie ma, a ty dojeżdżasz i mówisz do niej, zobacz, czy kogoś na turze nie przywiozłem. Tomek, no patrzy na brzeg ulicy, no. Czy ja dobrze jadę? A jest przeciwko ktoś średnio oświetlony? Nie, tak, ale trzeźwy byłeś przecież, no. Trzeźwy, to potem już tylko do góry uniosłem. Od razu tak zrobić, nie? Co no. To jest za Ukraina? Co on odwala, kurwa? AK, Armia Krajowa? Ta, AA, Klub Anonimowych Alkoholików, nie? Ale to ukraińskie blachy. A co po rusku umiesz? Do swidania, zdrastwujcie. No. Ja kiedyś się pytam kuzyna, mówię, jak tybia zawód, nie? On, mój zawód, kucharz. To kuk. Kurwa, na zmywaku był. No mi klapę opuścił, kurwa, od presji. Mieciu, do dzisiaj ma ślad, no, tutaj, kurde. No. Tomek, jak sam robiłem, wszystko dobrze było. On podeszł, ja tam się nachyliłem, tę kramiczkę tam
klapa mi na ryja spadła. A że to sam tym barkiem trąciłeś i samo spadło. No tyle kurwa sparowałem, bo i dobrze było. No tylko ktoś przyjdzie już łapie wsadzi, nie? Tak, pazury gdzieś tam ułożę. Tak jak ten kurw popraniec Michalski. Tak samo, co? Tomek, ja nie mogę jak... Rano tylko czy przyjadę, on już po traktorach lata. Kurwa, już to nie wiem. Tomek mi kazał. Hello, co chwilę, nie? I przyłożę do... Hello. Ja wiem co, z gminy maszyna, chyba z urzędu pracy, telefon, muszę odebrać. Słoneczniki. Tarnowo Podgórne, firma Korbanek. Samym przystawem. No i co tam Piciu teraz załaduje i przywiezie? Te hulajnogi. A, no to do Arbosy są. Zobacz, ile tego jest. O Jezu, kto to kupi? Maszyny to prędzej, no, ale te czepy, nie? No kupują ludzie, no. No wiem, co mego co chodzi. Kto te hulajnogi kupi, tak? Tak. To tam hektar dwa będzie obrabia, wychodzi. Jeszcze trochę i na pewno się uda. A my z Kubą jesteśmy zmuszeni teraz słuchać Kapitańskie Tango. Tak, tylko nie ma z kim tańczyć. Kurde, jak te buraczki tu wyglądają. Amperaż? Łodzi się popsuł? Nie, ci, ale ja nie będę całą drogę z powrotem kawiarenek słuchał i uczycielko tańca ma. Dobra, z powrotem to puścisz... Sieczko brzęki jakieś, albo ciężar. Te tego dla peciarzy. Nie chcę to. Ale skurcze łapią przez te śmiechy, kurwa. No i spokój. Ja bym myślał, że kto jest was... Właśnie kobieta taka jest. O, koło to pewne chwila. Doszło, kurczę, prawie godzina 11. Mówisz mieć lewą stroną, żeby jechać? Ja bym tam był. Po kolei bym tam. Rumba w lewo. Rumba w lewo i. I potem uniki na prawo i. Tomek. Ja jestem zawodowym traktorzystą. Tak właśnie do domu jedzie. Stoisko da. Dobra, Mieciu, dojechaliśmy, pójdziemy zobaczyć, co tam się dzieje. Ja widzę, helikopter lata, chciałbyś się przelecieć? Zobacz. Będzie można się przelecieć, nie wiem, ile to tam postawię. To tak, ale mogę lecieć helikopterem, tylko nie balonem. A czemu nie balonem? A jak tu spadnie na ziemię, kurwa. A helikopter tak samo może spaść. Strzeli jakiś, kurwa, Japończyk, kurwa, balon i kurwa. W helikopterze może coś się w śmigło wkręcić. A raz się może wkręcić, kurwa. Albo... Ej, kurwa, już zaczynacie do... Kartucza. Badały, no. Babie. Babie, babie, no, kurwa. Proszę. Udało się? Bardzo ciężko. Ty mi ojca. Jakiś tutaj Mieciu, musimy obrać kierunek i idziemy pomalutku, nie? Tylko spokojnie. No, to jest, Kubuś, coś, co by nam się na niektóre pola bardzo mocno przydało. Nie? Kawa. No? Dla Mateusza. Ale wiesz, co to jest? Siewnik? Nie. Nie, do zbioru kamieni. Zobacz. Coś tu pokazują. Mamy problem z sukcesją w rolnictwie, więc jak najbardziej każde
każdy młody garnący się do rolnictwa jest na wagę złota, to mówię Państwu, jako nauczyciel akademicki zależy nam na tym, aby tych ludzi było jak najwięcej. Nie... Daj radę, nie? A kurde, za. Na plus to da radę. Silnik jak w Komarku, nie, Mieciu? Kawasaki, Yamahy, te Japońce to. No. A to to jest... To jest na ten... To rower jest? Siano można zrobić. Dlatego szybka dostawa części zamiennych jest podstawą już w wiedzy. No, ale żuwa, nie? Robin prawie jak Rubin. Dla Mateusza, dobry siadnik? Tak, kładaj tutaj reklamę do torby. Tak jest. Marek, zero. Łotki stopy. Ja się tu mówisz, że to Chuck Norris z tym przyjechał? No, tylko silnik, bo... Spójrzcie tu. W tym mieciu co byśmy robili? Kartofle radziłoby. No. Ale w głowie czuję ten, na pewno to SP. Na bazie dratu. No. Czerwony ładniejszy. No ma trochę. Zabezpieczenia, widać ma hydrauliczne i zobacz. Ciekawe, co, Miedziu? No. Orałbyś takim kierowcem? Dla kierowca za małe.
ojciec. To wszystkie starsze były, wiesz. Biegnij po domu jak to. Ja ci przejdziesz pod spodem, weź przejdź. O ten wielki przyrzep. No idź, przejdziesz na stojące. Hello, hello. Zmieszczę się. Zmieścisz się, nie? Dobra, proszę pana, pan opowie coś o tej maszynie tutaj, no na kamerę, co? No, mamy tutaj takie ładne graczki, no. Kulty motorowanie. Ja o kulty motorowanie. Mieciu mówi kulty motorowanie. No co, ładne graczki, tutaj mamy łopateczki, jakieś tam kurde. Co te koła są, nie, niepotrzebne. Nie, nie. Ja bym odkręcił. Taka opona no, trochę kurde, kosztuje. Nazwa mi by się kurde trochę dostało z tego. To jest taka sama opona co tym, co przy Hugo Boy. No, coś takiego, nie? Jeśli chodzi o siewnik, to ja wymagający nie jestem, nie? Ale taki by wystarczył. Oczywiście żartuję. Tutaj mamy maszynę, która mnie interesuje najbardziej. Coś takiego. I to też nie mało kosztuje, nie? Podajemy komunikat. Panowie Patryk Kacperek. Patryk Kacperek. Nie no, Kuba. Takie coś mieliśmy, tylko że to jest szóstka. Absolutnie tak. Rozsiewacz też by trzeba było zmienić. Pod rowerek można podczepić, nie pedałować można, wajki. Pocisk na ciągu, gdzie? No wiem, co. Mam bardzo szybkie tankowanie, bo to szybko ciągnik może być gotowy do pracy. Przy tym wyposażeniu z dodatkowym zbiornikiem Mieciu, jedź tym na Małkocin między drzewami. Które miejsce? No, między drzewami drogą, jedź tym na Małkocin, zobacz. Drogą to nie ma szansy, bo helikopter środkiem, do tego, albo środkiem drogi jechać, no. Drogę by trzeba było blokować, nie? Nikt nie przejedzie. Na kamerę robi dojca na kamerę.
do ojca będę kamerował, jak to plastikowe, ty. Już trochę się zrobiło, nie? Interesująco, o. Jednak inny. No. No. W tej szuki. 10 oraz Wiktor Dałczewacz, lat 6. Ceny, kurwa, to jest agromaszu. Idziemy po miesia i kończymy te targi. Chłopak na nas czeka, już nie chodził z nami, nogi go bolą. Miałeś jakieś odwiedziny? Słuchaj mnie. No, ktoś tu był u ciebie? Nie. Nie? Poszedł sobie po browara. No. Przechodzi gość. Panie, to pana? Który to dychę zgubił? Ten chyba, broda chyba. Kto? No kurwa, kto siedział? Ten. No on siedział, no. No to mówią. Chyba, że ktoś wcześniej jeszcze siedział. Nie wiem, to pana, nie wiem, kolega tu siedział. No. I poszedł, no kurwa. Jest. Tadam, dziękujemy. Jak było mieć fajnie? Fajnie, tylko że wracamy już? No wracamy, no co, chcesz jeszcze iść? Nie, daj spokój. Dobra. Mamy po prostu podobnie. Po malutku wyjeżdżamy z parkingu. Zaraz wam pokażę. Coś mi tu gada, kurde, nie, Adriana oglądała. Ale szukce mamy, nie mamy tego otworu. Także mieciu co, wycieczka się udała, nie? Spontaniczny wyjazd na Bednary, dlatego że w sumie nie planowałem jechać, gdzieś tam w tyle głowy to było, ale no były siewy, byliśmy, mówię, niedziela może być wolna, pokazują gdzieś u nas w środę, w czwartek jakieś opady deszczu, także co, jutro sobie posiejemy,
No i co teraz? Ale skóra się. Odkręcając na zapłonie. Dobra, będę musiał nagrać jeszcze raz, bo przez miecia. Mieciu, ty mówisz, że już byś tu wyprzedzał? Tomek, ja bym... No, ile on jedzie? Ile dalej jedziemy? 35. Ja pierdolę, ja bym na dwójce przyjechał stówę, kurwa, czy ile? Tomek, ale tutaj był taki znak, jedź wolno i nie kurz. To chyba jestem ostrożny, żeby nie kurz. No i dobra, panie i panowie, jak zwykle wszystkiego dobrego, co złego, to nie my. No i co? Pozdrawiamy wszystkich widzów, pozdrawiamy wszystkich tych, którzy z nami po prostu rozmawiali na tych targach. Oczywiście Mieciu tam jakieś przesyłki chciał, nie? O! Dupy są zajebiste. Miłe spierdolił, że te trzy szosły. No. Kurde, mówię, bo Jezu, miło ojca jest syna. Takich dup jeszcze nie widziałem. Wysokie. Także sami widzicie, nie? Dziewczyny były bardzo ładne, Mieciowi się podobały na tych targach, nie? Także co? Kończymy ten odcinek. Wszystkiego dobrego, co złego to nie my. Na razie. Dobra, włącz Aleksandrę. Co Mieciu, zajebista niedziela, nie? Niedziela to ma w kucinie. To inaczej, fajny dzień minął, fajnie dzień minął, nie? Tak jest. Siema, łobuzy, górale żądzą. Miałeś nie przeklinać. A, dobra, to przepraszam. To jeszcze raz powtórz to. Nie przeklinam? Bez przekleń. No. Siema, górale, w ogóle, ogólnie cała Polska. Na razie. Już nie przeklinam, no. Wracamy. Jeszcze mamy przed sobą 200 km. Ile? 200 jeszcze. Oj, majteczki. Lecimy na Szczecin. Dobra. Jak to się mówi, nie? Majteczki w kropeczki? Majteczki w kropeczki, tylko głośno. Dobra. Oczywiście pozdrawiamy wszystkich naszych widzów, pozdrawiamy wszystkich zwiedzających targi Agroshow Bednary 2022, a najbardziej pozdrawiamy tych, z którymi udało się porozmawiać, którzy nas rozpoznali, fajnie, miło, pozdrawiamy ekipę ogólnie, bardzo dużo osób było z Wielkopolski, także całą ekipę z Wielkopolski, jedną, drugą, trzecią. Jeden kolega był z Kujawsko-Pomorskiego. Także fajnie, miło, pozdrawiamy wszystkich. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć i do następnego. No i nie zapomnijcie łapki i subskrypcji. Na razie.